Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. W 1654 roku Bohdan Chmielnicki wraz ze starszyzną kozacką i wojskiem zaporowskim zdecydował się przyjąć protekcję carską. W czasie, gdy wojska moskiewskie na mocy ugody Perejasławskiej wkraczały do Kijowa, w Warszawie miały miejsce obrady Sejmu. Mimo że na dwór królewski dotarły wiadomości o czynie Chmielnickiego, to zarówno monarcha, jak i posłowie dalecy byli od osiągnięcia porozumienia. Jan Kazimierz nie chciał nadać wakujących buław hetmańskich, gdyż tak miał wzmocnić swoją władzę, jak i też bronił nadszarpniętego honoru po klęsce żwanieckiej. Za to izba poselska nie odstępowała od tego zagadnienia, ponieważ tym sposobem chroniła swe prawa i wolności. Opozycja magnacka na czele z Januszem Radziwiłłem, którego oskarżano o spisek przeciwko Wazie, trwała w stałym konflikcie z samym królem, jak i jego stronnictwem, a prywatne interesy zepchnęły na dalszy plan dobro Rzeczpospolitej. W obliczu nadciągającej wojny nie uchwalono żadnych podatków i nie podjęto działań obronnych, aż ostatecznie obrady Sejmu zostały zerwane. Za to Moskwa już jesienią 1653 roku rozpoczęła przygotowania zbrojne. Na miejsce koncentracji wojsk carskich wybrano Wielkie Łuki, Briańsk i Wiaźmę. Siły te mogły dochodzić do 80 tysięcy żołnierzy, którzy opuszczając stolicę byli żegnani przez liczne duchowieństwo, głoszące, że zbliżająca się wyprawa ma na celu obronę religii prawosławnej na ziemiach Rzeczpospolitej. Na przełomie maja i czerwca armie moskiewskie wtargnęły w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsze sukcesy osiągnęły wojska atakujące z północy, gdyż w kilkanaście dni zdobyły Newel, Siebierz i Połock. W kolejnych tygodniach taki sam los podzieliły okoliczne zameczki. Ich fortyfikacje były w opłakanym stanie, toteż oblężenia trwały jedynie kilka dni, lub sama ludność otwierała bramy, witając przybywające wojska. Podobnie wyglądała sytuacja od strony sił nacierających z Wiaźmy. Szybko zdobyto Białą i Dorohobusz oraz rozpoczęto oblężenie Smoleńska, pod którym wraz z wojskiem przebywał car Aleksy. Nim nadciągnęły tam główne oddziały, silny podjazd litewski zdołał zaskoczyć pod nową wodą armię moskiewską. Padło wtedy około 1000 nieprzyjaciół oraz pojmano wielu jeńców. Chwilowy opór stawiono także na innym odcinku, gdzie Moskale oblegli Mścisław. Okoliczna szlachta i mieszczanie przez 4 dni odpierali znacznie przeważające siły wroga, jednakże ostatecznie miasto padło, a jego ludność została wymordowana. Od południa wkroczyli kozacy pod wodzą Złota Ręki, ale nie dołączyli do sił moskiewskich i wbrew instrukcjom cara oblegli Homel. Ten odbudowany i dobrze zaopatrzony stawiał opór najeźdźcy, za to po wrogich atakach padły okoliczne zamki. Również i obrońcy Homla po 2 ciężkich miesiącach poddali miasto. Siły litewskie były nieliczne i nie mogły skutecznie przeciwstawić się wrogowi. Gdy pierwsze oddziały moskiewskie wkraczały w granice Rzeczpospolitej, w Warszawie miał miejsce Sejm Nadzwyczajny. Długo lekceważono zbliżające się zagrożenie, a gdy dotarły wieści o utracie pierwszych twierdz, przyjęto je z niedowierzaniem. Ostatecznie podczas obrad rozdano wakujące buławy. Hetmanem Wielkim Litewskim został Janusz Radziwiłł, a hetmanem Polnym Wincenty Gosiewski. Uchwalono wysokie podatki pozwalające w zamyśle zwerbować 53-tysięczną armię oraz zdecydowano posłać wojsko koronne do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za zgodą Imperium Osmańskiego, któremu nie w smak było, że car wzywa do wspólnej walki wszystkich wyznawców prawosławia, Rzeczpospolita zawarła sojusz z Tatarami Krymskimi. Ordyńcy oburzeni zdradą kozaków i wynikającą z tego zmianą układów politycznych w tej części Europy oraz kuszeni atakiem na bogate ziemie moskiewskie postanowili zbrojnie wesprzeć Rzeczpospolitą. Jednakże wszystkie te działania były podjęte za późno, przez co Litwini pozostali osamotnieni w walce. Siły, które Janusz Radziwiłł rozpoczął zawczasu gromadzić pod Orszą, liczyły od 4 do 8 tysięcy żołnierzy. Hetman Wielki ze zmiennym szczęściem posyłał podjazdy w kierunku nieprzyjaciela. Pod suszą udało się rozbić oddziały moskiewskie, by później stracić tabor i wrócić do głównego obozu. Sam udał się na odsiecz Mścisławia, która jednak zakończyła się niepowodzeniem. Nękanie wrogich sił nie umknęło uwadze cara Aleksego, który zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosła wojna podjazdowa. W celu ukrócenia tego procederu posłał ze Smoleńska pod Orszę około 20-tysięczną konną armię pod wodzą Czerkaskiego. 15-tysięczne wojsko Trubeckiego nadciągało od strony Mścisławia. Radziwiłł odesłał tabory i artylerię do Hołowczyna,
a z resztą sił oczekiwał wroga pod Orszą. Jednak gdy doszły go wiadomości o dwóch armiach zmierzających w jego kierunku, opuścił zajmowane pozycje i ruszył do Szkłowa. W ślad za nim podążał Czerkaski, a hetman litewski, mimo że posiadał kilkukrotnie mniejsze siły, postanowił stanąć naprzeciw wroga. Tym manewrem nie chciał dopuścić do połączenia obu carskich armii. 12 sierpnia 1654 roku doszło do bitwy pod Szkłowem. Radziwiłł wybrał miejsce o silnych walorach obronnych. Swą jazdę ustawił między parowami, a w zaroślach stanęli dragoni, których oskrzydlenie uniemożliwiała rzeka i stawy. Moskale nie mogli więc w pełni wykorzystać swojej przewagi liczebnej i zostali zmuszeni do frontalnego natarcia. Po początkowych harcach awangarda wojsk czerkaskiego dała się wciągnąć w walną bitwę. Rozpoczął się zacięty bój kawaleryjski, w którym żadna ze stron nie zamierzała odpuszczać. Jednak sytuacja Litwinów z czasem wydawała się coraz poważniejsza, gdyż Moskale posyłali do walki świeże oddziały. Chorągwie Radziwiła kilkukrotnie nacierały na przeciwnika, a była i taka, która uderzała na wroga ponad 10 razy. Sam hetman brał czynny udział w walkach. Narażając swe życie, dawał doskonały przykład swoim żołnierzom, którzy nie załamali się w kluczowych momentach starcia. Dramaturgii walkom dodawało prawie całkowite zaćmienie słońca, które wystąpiło tamtego dnia. Wróg nie mógł poczynić postępów i nawet gdy chwilowo zepchnął jazdę litewską, napotykał wtedy ukrytych dragonów, skutecznie stawiających opór palbą ogniową. Bitwa trwała już 5 godzin, kiedy Radziwiłł postanowił zaszarżować całą posiadaną kawalerią. Desperacka próba odniosła powodzenie. Dodatkowo w ciemnościach Moskale ostrzelali swe jednostki. Wróg rzucił się do taborów, ostatecznie tracąc w bitwie ponad 3000 ludzi. Poległych po stronie litewskiej było znacznie mniej, ale też armia Radziwiła była nieliczna. Szacunki nie są zgodne, podając, że padło od 200 do 1000 jego żołnierzy. Śmierć kilkuset doświadczonych kawalerzystów była stratą niemożliwą do nadrobienia w krótkim czasie. Czerkaski zawrócił do Orszy, a hetman mimo chwalebnego zwycięstwa wycofał się na zachód. Po drodze dotarły do niego posiłki liczące około 2000 żołnierzy. Pod Hołowczynem nabierano sił oraz bacznie śledzono ruchy nieprzyjaciela. Wynikało z nich, że armia Trubeckiego zmierza w kierunku Litwinów. Radziwiłł wycofał się pod Białynicze. Jednakże bliżej niesprecyzowana choroba wyłączyła go na 2 dni z dalszych działań. W tym czasie Moskale obeszli pozycję Litwinów i gdy ci ruszyli ku Szypielowiczom, napotkali gotowe do walki oddziały Trubeckiego. Ponownie dysproporcja żołnierzy była bardzo wyraźna. Wróg dysponował około 25-tysięczną armią, gdy hetman mógł wystawić maksymalnie 6 tysięcy żołnierzy. Tym razem jednak wojsku litewskiemu nie było dane skorzystać z żadnych osłon terenowych i musiało stanąć do walki w otwartym polu. W początkowym etapie bitwy lekkie chorągwie Radziwiła rozbiły podjazdy moskiewskie, ale zaraz zostały odparte salwą muszkietową przy zabudowaniach wsi. Doszło do walnej bitwy, gdzie przewaga przeciwnika miała decydujące znaczenie. Wojska Trubeckiego obeszły siły litewskie na prawym skrzydle, przez co te rzuciły się do ucieczki. Centrum wspierane ogniem dragonów trzymało się dłużej, jednakże wkrótce też uległo rozproszeniu. Jeszcze dwukrotnie kontratakował spóźniony pułk Połubińskiego, ale nie zapobiegło to panicznej ucieczce wojsk litewskich. W samej bitwie padło stosunkowo niewielu żołnierzy hetmana. Gorzej wyglądało to podczas pościgu, który ciągnął się na 1,5 mili. Do zaciętych walk doszło na przeprawie przez Druć, a wysiłki Moskali skupiły się na postaci Radziwiła. Hetman walczył mężnie, odniósł ranę w nogę i stracił konia. W pewnym momencie był bliski śmierci, gdy otoczony przez 4 chorągwie wroga utracił większość swojej świty i pozostał w asyście 5 towarzyszy. Życie uratował mu chorąży Greffenberg, który zasłaniając dowódcę został trafiony kulą muszkietową i pchnięty Rochatyną. Radziwiłł jeszcze kilkukrotnie musiał uciekać przed nieprzyjacielem i dopiero przybycie piechoty węgierskiej zażegnało niebezpieczeństwo. Właśnie podczas przepraw poniesiono największe straty, które osiągnęły około 1000 poległych. Utracono cały tabor, a do niewoli dostało się prawie 300 ludzi. Moskale mogli utracić podobną liczbę żołnierzy, ale to wreszcie oni odnieśli triumf w polu nad siłami Rzeczpospolitej, co znacznie podbudowało ich morale. Za to do armii litewskiej wkradł się defetyzm i zwątpienie. Armia cara zatrzymała się na Berezynie i skupiła się teraz na niezdobytych jeszcze miastach.
Radziwiłł na nowo rozpoczął organizowanie rozbitych sił litewskich. Dlatego też na początku września padł bogaty Mohylew, a 29 dnia tego miesiąca skapitulował Smoleńsk. Ta o strategicznym znaczeniu twierdza przez lata nie była modernizowana, a jej 3,5-tysięczna załoga była zdemoralizowana. Niektóre z oddziałów piechoty zamkowej nie miały wypłaconego żołdu z ostatnich 16 lat. Mimo tego dzielnie znoszono oblężenie, a mieszczanie również brali czynny udział w walkach. Jednakże porażki poniesione przez Litwinów, powolne gromadzenie sił odsieczowych i defetyzm naczelnego dowództwa sprawiał, że coraz więcej obrońców przechodziło na stronę Moskwy. Mieszczanie opuszczali swe posterunki, a część szlachty biesiadowała w obozie wroga. Wobec takiego rozwoju sytuacji skapitulowano, a Smoleńsk już nigdy więcej nie znalazł się we władaniu Rzeczpospolitej. Zbliżająca się zima i szalejąca epidemia dżumy sprawiła, że z końcem października armie cara zakończyły działania ofensywne. Kozacy również zostali odesłani na Ukrainę. W tym czasie wojska Rzeczpospolitej na Litwie osiągnęły stan około 15 tysięcy żołnierzy, jednak nie wykorzystano okresu przestoju wrogich jednostek. Siły polsko-litewskie marnotrawiły czas, nie podejmując większych działań zbrojnych. Chaos w armii litewskiej wprowadził Jan Kazimierz, który nominując swego protegowanego Wincentego Gosiewskiego na hetmana polnego chciał ograniczyć wpływy Janusza Radziwiłła. Formalnie na Litwie hetman polny nie podlegał hetmanowi wielkiemu, przez co Gosiewski odmówił oddania się pod komendę Radziwiłła. Doprowadziło to do konfliktu tych dwóch wodzów, a wojsko litewskie podzieliło się na dwie frakcje. Król również stale kontrolował poczynania hetmana wielkiego, który prawdopodobnie faktycznie czynił malwersacje finansowe oraz utrudniał mu zaciąg żołnierzy. Oskarżał też głównodowodzącego o dotychczasowe klęski. Dzięki mediacjom finalnie doszło do ugody obu hetmanów. Uregulowano niewielką część długu wojska, które mimo swej sporej liczebności nie przedstawiało wysokiej wartości bojowej. Męstwem wykazały się oddziały ochotnicze, pokonując kozaków w kilku bitwach, ale sam Radziwiłł nie był zainteresowany przeprowadzeniem jesienno-zimowej ofensywy, a żołnierz Rzeczpospolitej zamiast wroga łupił własny kraj. W takich okolicznościach nie posłano odsieczy pod Witebsk, który mimo zaciętej obrony padł po 14 tygodniach oblężenia. Dopiero pod koniec grudnia siły Rzeczpospolitej zdecydowały się przystąpić do kontrofensywy, stąd działania zbrojne przybiorą na sile w 1655 roku. Wspierając mnie na Patronite, przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.